Witamy w Akademii Wiarskiej imienia Jana Pawła II. Znajdujesz się przed tyfloplanem uczelni. W momencie za pani plecami w tych drzwiach o numerze 133 rozpoczęła się i trwa konferencja tematyczna. No właśnie, nowe technologie w kształceniu osób z niepełnosprawnościami, wyzwania BON. BON to skrót od biuro? Biura do spraw osób z niepełnosprawnością. Zacznę od tego, że zapytam, czy jest dużo odsetek osób z niepełnosprawnościami, które studiują na Akademii Mielskiej? Na Akademii Mielskiej mamy w tej chwili około 80 osób z niepełnosprawnościami. Przy czym osoby, które są ściśle pod naszą opieką, czyli pod opieką biura, około 5, którzy mają swojego asystenta. Pomaga im się poruszać po uczelni, pomaga korzystać z notatek. Oczywiście oferujemy pomoc w formie udostępniania windy dla osób na wózkach. Zrobiliśmy dostosowanie uczelni, czyli ciągi komunikacyjne dla osób niedowidzących, tabliczki. Tak. Spora praca wykonana. To wszystko również oczywiście dzięki między innymi projektowi Uczelnia Dostępna dla Wszystkich. Braliśmy w nim udział. Tak jak pracujecie na co dzień w uczelni, przebywacie przecież tutaj w czasie pracy. Widać ludzi, którzy korzystają z tych urządzeń? Z ciągów komunikacyjnych może w mniejszym stopniu. Natomiast widać osoby, które są osobami z różnym spektrum autyzmu. Nasze piętra są określone w tej chwili kolorami. Dla osób niedowidzących i słabowidomych mamy również tabliczki informacyjne na każdej sali, która jest z kodem QR i to jest taka, wydaje mi się, nowość i niezbyt popularna na innych uczelniach jeszcze. W momencie, kiedy skanujemy kod QR, on odsyła nas do pana, który wymigowywuje informację dotyczącą jakiej jesteśmy sali, co możemy załatwić w danej sali czy w danym pomieszczeniu. No według mnie jesteście w tym momencie prekursorem nowoczesnych rozwiązań. Mimo tego to właśnie u Was ta kolejna konferencja już, tym razem tematyczna właśnie o tych nowych wyzwaniach i technologiach. Czyli chcecie być jeszcze bardziej do przodu? Tak, chcemy być jeszcze bardziej do przodu. Współpracujemy z firmami, które zajmują się ściśle nowymi technologiami. Mi chcemy się dzielić tą wiedzą, ale również chcemy tą wiedzę pozyskiwać od zaproszonych gości poza uczelniami z całej Polski, które nas odwiedziły. Politechnika Lubelska czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również mamy zaproszonych gości z takich firm jak Lenovo, HTC, Cloud Team, które ściśle są związane z rozwojem i udostępnianiem nowych technologii dla osób z niepełnosprawnościami. Konferencja jest dwudniowa. Jest to pierwsza konferencja tego typu. Jakie dwa, trzy, cztery tematy wykładów moglibyśmy wymienić, które rzeczywiście są najbardziej, wszystkie są ciekawe, ale akurat te warto by było się na chwilę zatrzymać. Myślę, że na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany nowymi technologiami, było wystąpienie pana Piotra Lichograja, który przedstawiał HoloLensy. Będzie za chwileczkę pan Tomasz Siemek z firmy Cloud Team, który przedstawi rozwiązania sztucznej inteligencji dla osób z niepełnosprawnością i aplikacji dedykowanych dla tych osób. Będzie wykład pani z Fundacji Pro Futuro. To jest już dla osób zainteresowanych rozwiązaniami psychologiczno-społecznymi dla osób z niepełnosprawnością. Jak możemy wychodzić naprzeciw tym ludziom, co możemy dla nich jeszcze zrobić. W zasadzie każdy wykład jest ciekawy. W tej sekundzie mamy panią z WSB z Warszawy, która również mówi o działalności Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością, o asystentach, o rozwiązaniach, o pomocy psychologicznej, która funkcjonuje na innych uczelniach, u nas również. Więc wydaje mi się, że ciężko byłoby mi wskazać dwa czy trzy wykłady, bo jest ich dużo, prelegentów mamy bardzo dużo i na pewno każdy wykład jest ciekawy i każdy mówi o czymś bardzo wartościowym w kształceniu. Tak, dyplomatyczna, tak. Ale bardzo ciekawa odpowiedź. Bardzo dziękuję. W tym momencie oceniam, że na uczelni Akademia Bialska, na uczelni tutaj przy ulicy Sidorskiej Białej Podlaskiej tak naprawdę osoba z niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi, czy wzrokowymi, czy właśnie z autyzmem, czy może niedosłysząca, nie zgubi się. Będzie się mogła poczuć jak we własnym domu. Tak, taki mieliśmy cel, takie mamy dalsze założenia i chcemy to rozwijać.
Robimy co możemy, mamy dostosowania architektoniczne, cyfrowe, dydaktyczne, bo to też jest bardzo ważne, że współpracujemy z kadrą dydaktyczną i administracyjną, co możemy jeszcze zrobić dla studentów z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy ich, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć z domu, pokazać, że mogą studiować, mogą się rozwijać, mogą uczestniczyć również w zajęciach wychowania fizycznego, ponieważ nasi panowie, znaczy nasza kadra w ogóle, która zajmuje się wychowaniem fizycznym, co jest bardzo istotne, ma duże doświadczenie z osobami z niepełnosprawnością. Również panowie zrobili w tej chwili kurs nurkowy, który będzie umożliwiał osobom z niepełnosprawnością nurkowanie. Mamy ściankę wspinaczkową, na którą się wspinają osoby na wózkach. Więc zapraszamy i jesteśmy otwarci. Mamy nadzieję, że dużo dobrego wniesiemy w rozwój regionu, w rozwój naszej uczelni. I że te osoby po prostu zechcą do nas wyjść i przyjść. Że wskażecie kierunki właśnie, w jakich powinny się zmieniać nawet budynki użyteczności publicznej pod kątem właśnie osób z niepełnosprawnościami. Tak, taki mamy cel i tak w tej chwili staramy się, będziemy przystępować do kolejnego projektu Uczelni Dostępnej. Mam nadzieję, że z powodzeniem i będziemy rozwijać i dostosowywać dalsze nasze budynki, które posiadamy. W tym przypadku widzą Państwo, że tutaj panowie nasi studenci i praktykanci na dzień dzisiejszy naszego zakładu pokazują Państwu integrację dwóch osób, które mają założone te dwa zestawy okularów i potrafią wykonać interakcję ze sobą, tak? Czyli mogą przemieszczać jakiś obiekt wspólnie, który jest umieszczony wirtualnie w przestrzeni. Czyli proszę zobaczyć, że mamy tutaj możliwość integracji dwóch osób. Świetna prezentacja na początek tej konferencji, która się rozpoczęła. Konferencja, która nosi tytuł tematyczny nowe technologie w kształceniu osób niepełnosprawnych. Co żeście zaprezentowali? Bardzo dobrze, że technologia VR, a w zasadzie MR, czyli Mixed Reality, została zaprezentowana na początku tej konferencji, ponieważ ta technologia jest technologią nową, w zasadzie najnowszą, można powiedzieć. I tutaj panowie zaprezentowali taką interakcję wirtualną dwóch osób, gdzie możemy, stosując właśnie technologię rzeczywistości mieszanej, komunikować się ze sobą w dowolnej przestrzeni będąc, tak? Możemy być w Stanach Zjednoczonych, możemy być w Polsce, jedna osoba tu, druga tam. Możemy pracować nad jednym projektem. Co lepsze, możemy pracować nad projektem trójwymiarowym. Jesteśmy jako Uczelnia Białej Podlaskiej, Akademia Bialska wyjątkowa również pod tym względem, że tego typu sprzętu mamy chyba najwięcej w Polsce. Oczywiście, tak. Jeśli chodzi o urządzenia HoloLens, mamy tych urządzeń 9. Nie spotkałem się jeszcze z informacją, że jakaś uczelnia może mieć ich więcej. Generalnie jest kilka uczelni, które posiadają tylko te urządzenia. Natomiast my staramy się inwestować w nowe technologie. Na co dzień jak się przydają? Kto z nich korzysta? Na co dzień korzystać mogą wszyscy, tak naprawdę. Jeśli chodzi o studentów informatyki, oczywiście to jest programowanie, to jest tworzenie nowych aplikacji na tego typu urządzenia, bo tutaj mówimy też nie tylko o aplikacjach 3D na HoloLens, ale również mówimy o aplikacjach na urządzenia VR, na urządzenia AR, czyli rzeczywistość rozszerzoną i mieszaną oraz wirtualną. Czy dla niepełnosprawnych to rzeczywiście jest to tak naprawdę rewolucja, która jest dostępna i pojawia się na rynku? Jest to nowum, że tak powiem, jeśli chodzi o zastosowanie w kontekście niepełnosprawnych. Dlatego też rozpoczynamy tą drogę w tym kierunku. Myślę, że to będzie dosyć dobre, istotne dla świata osiągnięcie. Nad czym teraz przez te swoje wirtualne okulary pracujecie? Co tam teraz widzicie? Teraz widzimy silnik odrzutowy. Możemy sobie go rozłożyć na części i zobaczyć, co jest w środku. Wcześniej planowaliśmy miasto, a bardziej osiedle. A jeszcze wcześniej widzieliśmy... Czyli nawet forma taka architektury, projektowania. Tak, są aplikacje, dzięki którym możemy budować w sumie wirtualnie budynki. No dobra, rozumiem, że zajmujecie się tym już nie pierwszy dzień, tylko któryś już okres z kolei.
nie wsiąkliście w to tak, że właśnie więcej czasu spędzamy w tych okularach niż w życiu codziennym, takim rzeczywistym? Od naszej strony to wygląda tak, że więcej czasu jednak spędzamy poza tym, bo testowania samego w sobie jest nie tak dużo, jak siedzenia raczej w konfiguracji tego wszystkiego. Ale nie widzę w sobie problemu, bo tutaj nie wchodzimy w inny świat. Tutaj nakładamy hologramy na nasz, więc nie odcinamy się od rzeczywistości naszej, tylko wspomagamy się tak naprawdę. Czyli gdzieś mniej więcej w tym momencie, gdzieś tutaj, pomiędzy wami jest ten silnik odrzutowy. Aha, w tej chwili. Muszą sobie państwo to wyobrazić, ale panowie właśnie w tym momencie pracują nad silnikiem odrzutowym. No coś niesamowitego. Akademia Bialska. Są inne możliwości wykorzystania tego typu sprzętu? W medycynie na przykład. Studenci mogliby... Na przykład w czasach pandemii były sytuacje, gdzie studenci ćwiczyli na wirtualnych modelach, bo nie było możliwości na fizycznie tego zrobić.